byliśmy uczestnikami mszy świętej za ojczyznę. I prawda, kiedy księdza Jerzego zamordowano, kiedy odbył się ten wielki pogrzeb, kiedy, prawda, może milion ludzi, może trochę mniej, uczestniczyło w tym nabożeństwie pogrzebowym. Nie ma księdza Jerzego, ale chcieliśmy go mieć. Chcieliśmy go mieć. Szczęście, wielkie szczęście było, że ksiądz Jerzy został pochowany przy kościele świętego Stanisława Kostki. No i tu właśnie te ogromne kolejki. Tutaj pamiętam ten parkan, mamy zresztą zdjęcie z tego, opasany, prawda, gdzie ludzie naokoło, kilka, prawda, warstw ludzi, prawda, podchodzących do grobu. To było wielkie, wielkie wydarzenie. I ksiądz Bogucki, który był z księdzem Jerzym tak bardzo związany, to był jego wielki przyjaciel. I tutaj przy okazji to nawet wspomnę, że gdyby nie było księdza Boguckiego, to ksiądz Jerzy chyba nie mógłby takich mszy świętych za ojczyznę odprawiać, które taki ogromny sprzeciw budziły ówczesnej władzy komunistycznej. Ksiądz Jerzy głosił prawdę, ale ksiądz Bogucki był też człowiekiem bardzo prawym, kochał bardzo Boga i ojczyznę. Sam fakt, że mamy taką tablicę Bogu i ojczyźnie, to o czym świadczy. Oni się bardzo, bardzo rozumieli. Do tego stopnia, że ksiądz Jerzy nawet powiedział księdzu Boguckim, że po jego ojcu rodzonym, drugim ojcem, to jest właśnie ksiądz Bogucki. Więc ksiądz Bogucki po pogrzebie, on był bardzo przejęty śmiercią księdza Jerzego. Zresztą w ogóle cały czas działalności księdza Jerzego, tutaj odprawiania tych mszy świętych za ojczyznę, to ksiądz Bogucki wtedy, kiedy cieszył się jakim, na ten czas jakimś dobrym zdrowiem, to czuwał nad księdzem Jerzym jak anioł stróż, naprawdę. No i ta śmierć, ten pogrzeb, to ksiądz Bogucki bardzo przeżył. I my, którzy byliśmy uczestnikami tych mszy świętych za ojczyznę, pragnąc zachować księdza Jerzego tu w tym miejscu, rozmawialiśmy z księdzem Boguckim, że właściwie to ksiądz Jerzy powinien być beatyfikowany, że przecież on jest męczennikiem, że to jest jasne, że to jest, są dowody, że to jest oczywiste jakieś. No i ksiądz Bogucki nam wtedy tłumaczył, słuchajcie, no to nie jest takie proste, to w ogóle musi być, tak mówił ksiądz Bogucki, upłynąć 5 lat i trzeba udowodnić kult prywatny. No i on proponuje, żeby tutaj powstały służby, służba informacyjna, która zajmie się udokumentowaniem kultu prywatnego. I rzeczywiście powstał zespół, ksiądz Bogucki wyznaczył osobę, której znał. A my byliśmy też współorganizatorami, znaliśmy się jeszcze za życia księdza Jerzego. Tu się spotykaliśmy tu w tym mieszkaniu księdza Jerzego, a to przeważnie było, bo ksiądz Jerzy oprócz mszy świętych za ojczyznę, to zawsze odprawiał msze święte w niedzielę o godzinie 10. Na tych mszach świętych też przychodziło bardzo dużo ludzi. I to właśnie był ten moment, kiedy my mieliśmy większe możliwości spotkać się z księdzem Jerzym, bo jak była msza święta za ojczyznę, przyjeżdżali ludzie z całej Polski i też chcieli z księdzem Jerzym czasami się spotkać, to już zostawialiśmy dla nich ten wolny czas, żebyśmy my, prawda, nie przeszkadzali. No więc właśnie wtedy te osoby, które były tutaj tak bliżej sprawy księdza Jerzego i z księdzem Boguckim się znaliśmy, no zaczęliśmy organizować służbę. To każdy z nas miał swoich znajomych. Tutaj odbywały się wykłady, więc różne to były możliwości pozyskiwania tych osób do służby. Ja bardzo dużo miałam znajomych ze swojego zakładu pracy, z działalności Solidarności, ponieważ dla mnie Solidarność, powstanie Solidarności było bardzo wielkim wydarzeniem, gdzie ja też bardzo przeżywam i miałam, wiązałam z Solidarnością ogromne oczekiwania miałam, że w Polsce się naprawdę zmieni, że już komuna zginie. Potem się okazało inaczej, stan wojenny, prawda, i to, co właśnie się dzieje, to, że my się tu spotykamy, to przecież jest ten okres stanu wojennego, ten okres represji, tego właśnie wielkiego nieszczęścia. No więc aż do, prawda, do tego apogeum, czyli męczeństwa księdza Jerzego. Więc my będąc tutaj,
mając różne osoby znajome, żeśmy tu te osoby ściągali, no, mając nadzieję, że to są osoby godne zaufania, że są rzetelne i tak dalej. I akurat no, były tutaj różne pomysły na organizację tej służby, kto czym się tam będzie zajmował, ale pierwsza rzecz, jaka była najważniejsza, to trzeba było zorganizować służbę, ustalić dyżury dzienne i zabezpieczyć, żeby one od rana do wieczora tutaj istniały. No i akurat na mnie spadła ta sprawa organizacji tych dyżurów. Na początek to musieliśmy nawet po 3 osoby stawiać na dyżurze, bo się, nasze dyżury odbywały się w takich 3 zmianach. 8, 12, 12, 16 i 16, 20. I trzeba było mieć po 3 osoby na każdym takim dyżurze. I wtedy dopiero ludzie nadążyli spisywać te grupy, które tutaj przyjeżdżały. I tak wiem, że początek, prawda, te pierwsze miesiące po śmierci księdza Jerzego, to nie zostały uwzględnione w naszych statystykach. A my z kolei, żeśmy dyżurowali na zewnątrz, tu przed kościołem, ponieważ było to niezbyt bezpieczne, bo służba bezpieczeństwa, jak był stolik wystawiony i przyjeżdżały pielgrzymki, rejestrowały się. Wtedy ze służby bezpieczeństwa ktoś podsłuchiwał, zapisywał sobie i wysyłał i dawał do wiadomości instytucjom. To były przeważnie instytucje, gdzie działali Solidarności, związane z działalnością Solidarności. No i wtedy dyrekcja miała pretensje, że tutaj się wita delegację, że on delegacji żadnych nie przysyłał. No oczywiście delegacje były witane rzeczywiście. To, co mieliśmy do pewnego czasu zarejestrowany ruch ten zorganizowany, no to w księgach się znalazło. Ale była to taka luka, bo widać było, że jest bardzo dużo osób indywidualnych, które umykają, które, prawda, nie są umieszczone w statystyce. No i właśnie pan taki Nasierowski był ze swoim synem, on pracował teraz u KSW, a przedtem to była teologia katolicka czy jakoś tam. No i oni opracowali, żeby liczyć co pół godziny przez 5 minut ilość osób, modlących się osób. I na tej podstawie te rejestry przyczyniły się do przeliczenia, ile osób indywidualnych się modliło. Także myśmy mieli już w 1985 roku, gdzieś wiosną, a może troszkę wcześniej nawet, już liczyliśmy ten ruch indywidualny też poza tymi pielgrzymkami. I wtedy mieliśmy już taki obraz tego ruchu pielgrzymkowego, żeśmy przygotowali tabelkę, bo jeszcze żeśmy dochodzili do tego, że trzeba, jak się zapisuje pielgrzymkę, to trzeba określać, czy to jest grupa pielgrzymkowa, czy to jest młodzieżowa, czy to zakład pracy, czy to są goście zagraniczni. To wszystko by miało, prawda, poszczególne grupy. Goście, w ogóle goście zagraniczni, indywidualni też to się odpisywało. No ale to wszystko z biegiem czasu bardzo dużo przybywało materiału, bo wtedy, kiedy służba nasza zaczęła swoją działalność, prawda, mieliśmy swoje zeszyty, gdzie się, prawda, w nich rejestrowało poszczególne grupy pielgrzymkowe. Wystawiona była kronika, żeby pielgrzymi mieli możliwość wpisywać się do ksiąg. Był też taki zeszyt, ważniejsze wydarzenia. Jeżeli coś zdarzyło bardzo istotnego, przyjechał biskup, no coś takiego niecodziennego, to żeby zapisać, żebyśmy mieli możliwości, ponieważ wychodziły biuletyny od samego początku, które oczywiście to były na prośbę księdza Teofila Boguckiego wydawane, ale redagowała je siostra Jana Płaska, siostra Urszulanka. No, ale my tutaj przygotowywaliśmy ten materiał, co tutaj się wydarzyło, co tu się, tak? I ten taki surowy materiał ksiądz Bogucki przeglądał. No, jeżeli go zaakceptował, to przesyłaliśmy do siostry, zawoziliśmy do siostry Jany Płaskiej i ona na podstawie tej pisała taki informator, ale on był
no, takie dwie kartki A4 najczęściej było. Tu do kościoła, do mieszkania księdza Jerzego, my tutaj przyszliśmy po 9 latach naszej pracy. I to był początek naszej działalności, gdzie zaczęliśmy. Nie mieliśmy za bardzo dużo szaf, nie mieliśmy się za bardzo gdzie tego, ale w każdym razie, bo wtedy, kiedy mieliśmy już tam jakiś kącik w kancelarii, jakieś tam szafki, gdzie można było nasze materiały trochę zbierać, nie mieściliśmy się. A ponieważ nasza taka dobra koleżanka Zosia Grzelczyk, która w 1985 roku dopiero do nas przyszła, ona zrobiła, już wtedy zaczęła trochę zdjęcia robić, jeszcze przede wszystkim nagraniami się interesowała. Ona magnetofon obsługiwała, więc takie miała zadania. A my stwierdziliśmy, że... Aha, i Zosia mówi mi tak, że tak jest ciasno, już nie mamy gdzie tego wszystkiego trzymać. I ona miała dwa pokoje, mieszkała na ulicy dawnej Stołecznej, obecnie księdza Jerzego Popiełuszki. Miała dwa pokoje, mieszkała sama i ja ten pokój udostępniła na dokumenty. I tak trochę pani Jadzia miała, Jabłkowska, tych dokumentów, trochę ja miałam, ale u mnie w domu raczej było ciasno, ale miałam trochę. No i ja najwięcej miała Zosia, bo ona miała ten wolny pokój. A poza tym rozmawialiśmy w ten sposób, że jeżeli by się coś zdarzyło, że tutaj na nas napadną i nam zabiorą tę dokumentację, to będzie kopia. Więc u Zosi była tak zwana kopia, tak to uważaliśmy, że to tak zabezpieczaliśmy się. Naprawdę, my spodziewaliśmy się różnych sytuacji. Wcale nie było to takie proste, że to wszystko jakoś się uda i tak dalej. No i to był rok już 93. No, ale tak, czas biegnie. Ludzie przychodzą na dyżury, materiału przybywa, dzieją się niesamowite rzeczy, bardzo dużo łask napływa, bardzo dużo świadectw takich ludzi, pielgrzymów dużo. Zaczęliśmy pracować nad zestawieniem tego materiału, bo stwierdziliśmy jeszcze w trakcie, bo tak ciągle się upominaliśmy o tym, żeby już ten proces rozpoczynać. No, ksiądz Bogucki w 1987 roku zmarł. Przyszedł ksiądz Stefan Gralak. Ksiądz Stefan Gralak nie był za bardzo zainteresowany tym, żeby nas tutaj jakoś tak wspomagać, żeby nas dopingować, żeby tutaj coś zrobić. Nie, przeciwnie wręcz. Raczej, powiem normalnie, nie interesował się zbytnio. No i na podstawie tych dokumentów przygotowaliśmy takie zestawienie 10 lat. W ciągu 10 lat na tej naszej tabelce wyszło nam, że 11 milionów ludzi modliło się przy grobie, oddało hołd księdzu Jerzemu w grupach zorganizowanych i indywidualnych łącznie. No, ale też przyjeżdżało sporo grup z zagranicy. Także mieliśmy też policzoną odpowiednio te osoby, które z zagranicy przybywały. I to tak w ten sposób powstawało i to w dużej mierze była obciążona. Ruch pielgrzymowy to już do niej nie należał, ale tak, żeby usiadła, dawałyśmy jej do spisania te grupy, te rejestry naszych i ona je przepisywała. No i w ten sposób, żeśmy tam zrobili to opracowanie, ruch pielgrzymkowy przez 10 lat. No więc to było 24 października 1994 rok. Materiał był przygotowany taki raczej surowy, bo był taki duży album zrobiony, prawda? W tym albumie żeśmy opracowały, wyszła potem na podstawie tego książka i jestem gotowy na wszystkie. Słowa księdza Jerzego i o księdzu Jerzym. A jeszcze dodatkowa sytuacja była, że kobieta, która modliła się przy grobie, odzyskała wzrok. Księdzu Jerzemu do beatyfikacji nie był potrzebny cud. Ksiądz Jerzy był męczennikiem, ale kobieta odzyskała wzrok. Przyszła ta korespondencja z kopią tych dokumentów, badania wzroku, tam przed uzdrowieniem, po uzdrowieniu. To wszystko mamy tu, cały komplet dokumentów u nas. A kopia jest, oczywiście już nie ma, w muzeum nie ma tej kopii odnośnie badań szczegółowych wzroku, ale jest zeznanie i to badanie, tam orzeczenie lekarskie. I to wszystko dołączyliśmy jeszcze do tej całości.
i złożyliśmy księdzu prymasowi. No więc ksiądz Maciejewski, ksiądz prymas księdza Maciejewskiego posadził na kanapie, panią Jadzie Jabłowską przy stoliku i ja też. No i poprosił mnie o sprawozdanie, o wypowiedź na ten temat. I czy my moglibyśmy taki materiał przygotować dla Ojca Świętego? Taki równoległy, tak jak tu składamy, żeby Ojcu Świętemu do Watykanu wysłać. Oczywiście, zróbcie, tylko bardzo ładnie poukładajcie w białe okładki, skórzane, żeby to było porządnie zrobione. Bardzo dziękujemy za to. No i muszę przyznać, że byłam bardzo szczęśliwa, że ksiądz prymas się zgodził. No i my wyszliśmy, ksiądz prymas nas bardzo serdecznie pożegnał. My byliśmy 24 października 1994, a ksiądz prymas 31 października 1994 roku powołał dekretem specjalną komisję, żeby zasięgnąć opinii od nich, czy to jest odpowiedni moment do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Ta komisja pracowała do czerwca 1996 roku. W 1996 roku w czerwcu została powołana komisja, na czele której stanął ksiądz profesor Królik. W skład tej komisji wchodził ojciec Gabriel Bartoszewski, ksiądz patrzę, tylko zapomniałam nazwiska, uciekłam w tej chwili. W każdym razie zespół, który miał sprawdzić, badać spuściznę po księdzu Jerzym. I ta komisja, to grono działało do września 1996 roku, bo została powołana w 1995, prawda, już w czerwcu, a w 1996 we wrześniu zakończyła. I wtedy ksiądz kardynał, mając już opinię tej komisji, która zapoznała się ze spuścizną po księdzu Jerzym, przedstawił sprawę na konferencji episkopatu w Rzeszowie. Był to wrzesień również, tylko chyba już późniejszy termin września. I tam biskupi się wypowiedzieli pozytywnie, żeby ten proces beatyfikacyjny rozpoczynać. Natomiast kardynał Glemp wystosował prośbę do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o przeniesienie jurysdykcji z Włocławka do Warszawy, bo ksiądz Jerzy był zamordowany we Wrocławku, w związku z tym powinien się proces toczyć we Wrocławku. Więc prosił o przeniesienie tej jurysdykcji do Warszawy i poprosili o nihil obstat. W październiku, nawet pamiętam, chyba to było 18 października, przyszła odpowiedź, że już można przenieść jurysdykcję do Warszawy, do archidiecezji warszawskiej. I w listopadzie otrzymali odpowiedź, że można, nihil obstat, czyli można rozpoczynać proces beatyfikacyjny. I to mówimy o roku 1996. Na tej podstawie ksiądz kardynał powołuje księdza infułata Zdzisława Króla w listopadzie, zdaje się, że to był 11 listopada, na postulatora procesu beatyfikacyjnego. W styczniu 1997 roku ksiądz kardynał Józef Glemp zatwierdza skład Trybunału Beatyfikacyjnego. I w składzie Trybunału wchodzili ojciec Gabriel Bartoszewski jako promotor sprawiedliwości i trzej notariusze, a delegaci kardynała Wyszyńskiego, ksiądz Stefan Kośnik i ksiądz Grzegorz Kalwarczyk. I to był cały skład Trybunału Beatyfikacyjnego. Niezależnie od tego ksiądz infuat Zdzisław Król powołał, znaczy zaproponował dwóch cenzorów,
zaproponował dwóch cenzorów, księdza profesora Józefa Warzeszaka i księdza Ryszarda Rumianka. Też znaleźli się również na liście tej historycy, którzy w skład których wchodził ksiądz na pewno Kądziela, ksiądz Gałka i jeszcze już nie pamiętam kto więcej. W każdym razie zespół taki historyczny też był. I oczywiście rozpoczął się właśnie, było to przygotowanie do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Wyznaczony został termin na 8 lutego 1997 roku. Więc właśnie przygotowany już był wtedy w styczniu Trybunał i odbyła się pierwsza sesja 8 lutego 1997 roku. Oczywiście ksiądz kardynał Józef Glemp był osobą, która właściwie pod jego, że tak powiem, inspicjami ten proces się odbywał. Podczas tej sesji, bo to była pierwsza publiczna sesja, podczas tej sesji składaliśmy wszyscy przysięgę i podpisywaliśmy dokumenty. Wiele osób bardzo sceptycznie było nastawione do tego, że, mówi, że może proces się zacznie, ale pewno się będzie długo ciągnął, że się nigdy nie skończy, że to długo jest, że to tak szybko nie idzie i tak dalej. Tak nas trochę chłodzili, ale my z pełnym zapałem czekaliśmy, że na pewno to wszystko już pójdzie do przodu. No i później już jak otrzymaliśmy dekrety, ja tutaj ze swoją koleżanką Zosią Żelczyk, która też była notariuszem w procesie beatyfikacyjnym, więc już tam dzieliłyśmy swoje radości i problemy i te obowiązki, no bo przecież pojawiła się lista świadków, my musieliśmy podzielić się, bo ksiądz Andrzej Łaguna był tym notariuszem, aktuariuszem, a my byliśmy pomocniczymi. Świadek, jak się zjawiał świadek, przede wszystkim musiał złożyć przysięgę, będzie mówił prawdę. No i siadaliśmy, sędzia, dany sędzia, no w naszym przypadku był to ksiądz Grzegorz Kalwarczyk, miał pytania i zaczynał od pytań. Poszczególne pytanie, musiał świadek odpowiadać na poszczególne pytanie. A notariusz skwapliwie musiał wszystko oczywiście zapisać. Nie było nagrania. Nie nagrywało się takich przesłuchań. Trzeba było rzeczywiście to wszystko skrzętnie zapisywać. No, dla mnie to najbardziej wzruszające było przesłuchanie mamy księdza Jerzego. Mama była dość długo przesłuchiwana. Chyba ze 3 razy żeśmy się spotykali. Opowiadała różne szczegóły z życia księdza Jerzego, począwszy od dzieciństwa. No, prawda, sędzia, osoba prowadząca proces miała możliwość zadawania dodatkowych pytań, czy wyjaśniających pytań, więc to było duże. To było bardzo wzruszające, ale z drugiej strony takie bardzo budujące, bo mama miała tę świadomość, że uczestniczy w procesie beatyfikacyjnym, prawda, że ksiądz Jerzy będzie wyniesiony na ołtarze. To, że jak ona się tam pogodziła ze śmiercią męczeńską księdza Jerzego, jak ona ją pięknie przyjmowała, że ona nie chciała, prawda, ani nawet tych morderców potępić, to było bardzo piękne i właśnie w tym procesie też są takie momenty, które wypływają z jej takiego, no, wspaniałej postawy wobec tej męczeńskiej śmierci. Księdza Jerzego. No i oczywiście potem ta cała dokumentacja została przekazana do przysięgłych tłumaczy. Cała procedura trwała w każdym bądź razie do 2001 roku, do 8 listopada, kiedy było zakończenie procesu. Ale w trakcie wśród tych dokumentów, które były bardzo ważne, to trzeba było dokładnie zebrać wszystkie wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II. Ciekawsze jakieś artykuły prasowe. Przede wszystkim okazało się w ostatniej chwili, kiedy już praktycznie uważaliśmy, że wszystko jest już przygotowane, wszystko jest zrobione, okazało się, że nie ma tych dokumentów
Był to moment jeszcze, kiedy nie było IPN-u. Był to UOP. Jeszcze wtedy działalność, właściwie rządziła w Polsce Akcja Wyborcza Solidarność. I to nam bardzo pomogło, bo wszystkie dokumenty były utajnione. W związku z tym i oni odtajniali poszczególne materiały dotyczące księdza Jerzego, które znajdowały się w UOP-ie, w MSWiA. 8 lutego 2001 roku rozbyło się zakończenie procesu beatyfikacyjnego, ostatnia sesja publiczna, 53. sesja i przekazaliśmy całą dokumentację. Oczywiście notariusze, prawda, one, te materiały były w takich specjalnych opakowaniach. Wszystkie były opisane, wszystkie były uporządkowane. Oczywiście każda strona musiała być podstemplowana stemplem notariusza. Wszystkie przesłuchania tak samo musiały być podstemplowane. Mieliśmy dwie wersje przesłuchań świadków, wersja polska i wersja włoska. I jak zarówno jedna, jak i druga musiała być podstemplowana, podpisana. Więc cała dokumentacja tak przygotowana właśnie zjawiła się 8 lutego 1997 roku na ołtarzu. Przed ołtarzem.